Witam serdecznie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj będziemy prezentować ciuchy na mnie, na mojej figurze. Zobaczycie, jak wyglądają bluzeczki, bo dzisiaj bluzki, tuniczki, takie, zresztą zobaczycie, będę omawiała, będę prezentowała. Na figurze to jednak zupełnie inaczej wygląda, nawet niż na manekinie, tak jak tutaj jest przedstawione. Także serdecznie zapraszam, ale jeszcze pogadamy na temat dzisiejszy, czyli na temat wdzięczności. Wdzięczność to jest taka sprawa z nią, że jeżeli jesteśmy za coś wdzięczni, czyli coś było nam potrzebne i coś dostaliśmy, tak? Jeżeli coś dostaliśmy i jesteśmy wdzięczni, to wtedy czujemy się fajnie, czujemy się super, czujemy się tak, że coś mamy, prawda? Więc nawet jak to będzie drobna rzecz, warto być wdzięcznym. Warto być wdzięcznym, bo warto być wdzięcznym za wszystko, co się ma. Dajmy na to za zdrowie, co się ma, za, nie wiem, za świetną pracę, za dom, mieszkanie, za samochód, za to, że mamy jakąś tam pensję, też bądźmy wdzięczni. Jeżeli będziemy się cieszyć z małych rzeczy i będziemy za nie wdzięcznymi, to wtedy wydaje mi się, że większe rzeczy przyjdą. Także myślę, że to tak wygląda. Jeżeli jest się wdzięcznym, to inaczej nas ludzie postrzegają. Ja na przykład jestem bardzo wdzięczna, że mam dużo klientów, bardzo jestem wdzięczna, że kupują w moim sklepie na Allegro lokalnie i na Vinted. Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś do mnie napisze i tam coś tam napisze. No wiadomo, że nie zawsze się ma czas, prawda? I ktoś też z tej drugiej strony nie ma za bardzo czasu. Ale to miłe, jeżeli ktoś napisze, że dziękuję. Ja również czasem napiszę, że dziękuję, albo ktoś mi jakąś pozytywną opinię wystawi, to też dziękuję z reguły. Także zupełnie inaczej się patrzy na świat, jak się jest wdzięcznym. Jak ta wdzięczność się tak z nas wylewa. Wtedy czujemy się inaczej, czujemy się tak pewniej, czujemy się fajniej. Także bądźmy wdzięczni za wszystko, co nas w życiu spotyka. Nawet za te przykre problemy, przygody, kłopoty. Bądźmy wdzięczni, bo to są takie lekcje, które kierunkują nas w inne miejsce. Że po prostu jeżeli coś przeżyliśmy takiego, że mamy nauczkę, to bądźmy za to wdzięczni, bo to było takie ostrzeżenie, że nie wchodź w to, nie rób tego i to też powinniśmy być za to wdzięczni, bo to jest naprawdę bardzo fajnie się człowiek czuje, jak się przepełniony jest wdzięcznością, bo wtedy inaczej wszystko wygląda. Także na dzisiaj tyle z tej wdzięczności. Jestem wdzięczna, że mnie oglądacie, cieszę się bardzo z tego. Dzisiaj omówimy właśnie, tak jak mówiłam, bluzeczki, które mam. Tam będą różne bluzeczki, bo będą bluzeczki i takie typowo t-shirty i będą takie bluzeczki ze złotą nitką, jakieś takie, nie wiem, wzory występujące w przyrodzie typu panterka, typu zebra, typu tygrysek, także takie coś. Co tam jeszcze będzie? No, różne będą te bluzeczki. Ja będę ich przedstawiać i sobie zobaczycie, jak to wygląda. Będę ich omawiać po prostu. Jak ja się w tym czułam, czy było mi fajnie w tej bluzce, czy nie. Jak ja wyglądałam, to być może wy skomentujecie, ale to ja się nie przejmuję, bo w wieku... Kobieta powyżej 45 lat, 40 plus, to niestety, ale już pewne rzeczy po prostu ma gdzieś. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby czuć się w środku młodym. Jak się czuje człowiek młodym, to też inaczej ten świat wygląda. Nieważna jest powłoka, bo czasami jest tak, że patrzymy się w lustro i wydaje się nam, że o, tak... Tak sobie, nie? Ale postrzeganie ludzi jest inne. O, jaka fajna koleżka, nie? Także ja się nie przejmuję. Ocenicie sobie, jak te bluzki wyglądają na mojej figurze. Ja tam będę omawiała też, jak się czułam w tych bluzkach, bo czasami niektórych to się bardzo czułam źle, a niektórych bardzo fajnie. Także serdecznie zapraszam do omówienia.
No i tutaj mamy pierwszą bluzeczkę. Taka bluzeczka smile w kolorze takim, to jest kolor taki, nie wiem, nieokreślony, ciężko powiedzieć, ale to jest fajny kolorek dosyć. Tak, czyli tak samo wygląda. Dobrze się w niej czułam, fajna bluzeczka. Nic mnie tam nie opinało. Bawełniany t-shirt taki tak zwany. Następna bluzeczka taka czerwień stonowana. Ona tutaj jest na pod biustem, na biuście jakoś tak dziwnie zrobiona. Ja się w niej trochę czułam źle, bo była za bardzo opięta i wszystkie schaby moje było widać niestety. Ale ogólnie to taka stonowana czerwień mogłaby być. Co tam dalej mamy następnego? Następna to była bluza, cienka bluza, to jest z cienkich bluz. Ona jest taka unisex, czyli może być męska, może być damska w kolorze takim morelowym. Ona była troszeczkę na mnie za luźna, za duża, więc tak pomińmy. Następna bluzeczka to taka czerwona, to szyfon chyba był, tak, troszeczkę dłuższa z tyłu, takie ma rozporki fajne, także dosyć ciekawa. I tutaj następna bluzeczka w paski, taka kimonkowa to bluzeczka jest, która to bluzeczka, dobrze się w niej czułam, tył czarny, rozporeczki po bokach, taka dosyć fajna bluzeczka na lato, do jeansów może być, dosyć ciekawa bluzeczka. Następna bluzeczka, też paski, ale bardzo obszerne paski, taka wielka. Troszeczkę ją zebrałam, jak źle się w niej czułam, bo była strasznie wielka na mnie. Za luźna trochę była, więc taka była troszeczkę, ale tak to miła do tyku tkanina. Wiadomo, na większy rozmiar, ale powiem tak, że w tych jeansach to dosyć fajnie wygląda. Mam ich w sprzedaży. Następna bluzka to taka polóweczka we wzorze czarna i ona jest taka, fajnie się w niej czułam, bardzo dobrze się w niej czułam, mimo że tam mnie opinała, to mimo wszystko fajnie się czułam, bo była krótka, robiła mi talię mimo wszystko. No i oczywiście wydłużała mi nogi, bo jeżeli im krótsza bluzeczka, tym lepiej wydłuża nogi, tak? Następna bluzeczka, tak jak tu widzimy, szara w prążek, troszkę dłuższa. No jednak, mimo że była luźna, to się w niej czułam bardzo opięta. Nie wiem czemu, tak się czułam, że mi wszystko widać, wszystkie moje, powiedzmy, takie zaokrąglenia, więc jakoś tak nie przypadło mi do gustu, chociaż się dobrze w niej czułam ogólnie materiałem. No tutaj w paseczki, ja nigdy nie myślałam, że mi w paskach będzie dobrze, chociaż wydawało mi się, że paski to strasznie poszerzają. Chociaż ta bluzka jest za długa, mogłaby być troszeczkę krótsza, to wtedy bym się lepiej w niej czuła. I po prostu może by to było lepiej wyglądało. Czyli im krótsza bluzka, to tym lepiej, bo jeżeli się ma spodnie, to wtedy wydłużają się nogi. Im krótsza bluzeczka. Także to można też osiągnąć takim innym jeszcze chwytem, że po prostu sobie założyć czarny t-shirt albo czarną bluzeczkę i do tego założyć coś jaśniejszego, luźnego, czyli marynarka biała albo jakaś beżowa, coś jasnego, żeby po prostu odwrócić uwagę od figury, a skupić się bardziej tutaj na wierzchu. Także to też jest taki myczek. Co tu jeszcze mamy? No tu taka bluzka. Stwierdziłam, że całkiem nieźle w białej bluzce. Tu jest akurat taka bluzka z wzorkami, co prawda, na białym tle. Ja to tak trochę tą bluzkę nazwałam gazetowa, bo ona ma takie wzorki jak gazeta. Tak się w niej czułam. Ale całkiem nieźle w takim t-shircie. O, w tej się bardzo dobrze czułam. Fajnie, fajna bawełnka, taka cieniuteńka. Taka bardziej tunika jak bluzka. Mimo że była dłuższa, to te wzory jakoś tak mi fajnie przypadły do gustu. One tak bardzo odwróciły uwagę od figury. I bardzo dobrze się wczułam w tej bluzeczce. Nie wiem, czy jej sobie nie zostawię, ale zobaczymy. Co tu jeszcze mamy? Następna bluzeczka to taka, takie wzorki nieokreślone. Tutaj z taką koronkową przy dekolcie wstawką. No też dosyć fajna bluzka, troszeczkę na mnie za duża, ale fajna była, bo naprawdę nie było w niej widać żadnych mankamentów. Czułam się w niej całkiem nieźle. O, i ta tunika bardzo ładna, tylko nie na moją figurę.
I nie do tych spodni oczywiście, bo tak, o właśnie, troszeczkę ją podkreślić w talii i już jest inna. Może jakiś pasek, może po prostu na większą osobę, na większą figurę, większy rozmiar. Na mnie była jakaś taka, zresztą ja nie lubię szyfonowych rzeczy całkowicie, bo jak mam dzianinkę, to ona się jakoś tak fajnie dopasuje. Mam taką sukieneczkę właśnie, to ona jest taka fajna, dzianinkowa. Następna bluzeczka, o, ta mi się bardzo, bardzo się dobrze w niej czułam, fajnie wyglądałam, uważam. Taki tygrysek, szyfonowa, ale jakoś tak w tej bluzeczce bardzo dobrze się czułam, z tym paskiem zwłaszcza. Talia mi się zrobiła, więc od razu mi się wydłużyły nogi, mimo że tak jakby ta tuniczka jest dosyć długa. Bardzo fajnie się w niej czułam. No i tutaj jeszcze następna. No turkusik to ja lubię, więc tu z czarnym taki, o, tutaj te boki ma takie zaokrąglane, znaczy właściwie doły zaokrąglane. I gdyby była taka troszeczkę mniejsza, to bardziej by mi przypasowała, ona trochę jest na mnie za duża. I w ten sposób od razu robi się za długa, bo jak jest oczywiście więcej w obwodach, to ta bluzka się troszkę skraca. Ale kolorystycznie bardzo mi się podobała. I tutaj, mimo że to bluzka szyfonowa i mimo że taka przy każdym ruchu się ciągnie, ja to tak mówię, bo dzianina to się fajnie ułoży, to bardzo dobrze się w tej bluzce czuła. Nie wiem dlaczego. Może mi kolorystycznie spasowała, może mi po prostu jakoś tak lepiej się w niej czułam. Nie mam pojęcia. No ta bluzeczka jest fajna, turkusik mój ulubiony, ale na większy biust i na większy rozmiar. Bo jednak na mnie była trochę taka, o właśnie, jakbym ją troszeczkę tak zmniejszyła, to by była lepsza. Fajna bluzeczka dosyć, tutaj te nadszczelnia ma na tych rękawkach, przy dekolcie ta falbaneczka mała, ale tak jak mówię, na większy biust. I następna bluzeczka to taka tuniczka bardziej, też turkusy, tutaj dołożyłam pasek taki morsko-turkusowy, także to troszeczkę inaczej wyglądało, nie odznaczało się tak. I też całkiem nieźle, tak mi się dobrze się czuła w tej bluzce, mimo że była za wielka. I co tu jeszcze mamy? A, w tej się świetnie czuję w tej bluzce. Nie wiem czemu, mimo że jest większa, chyba 48, ale jakoś tak mi przypasowała. Już ją raz na jakimś filmie przymierzałam. I fajnie do tych jeansów wygląda, mimo taka tuniczka. Te dłuższe boki robią robotę taką, że właśnie wydłużają nogi. Taki to jest efekt. Także pamiętajcie o tym. No i tutaj jest bluzeczka taka dzianinowa, z taką złotą nitką, to są takie wzory kwiatów, kwiatowe wzory, fajna dosyć. Tutaj podejrzewam, że ten rozmiar to mógłby być od 46, jak tu widać, że nawet do 50 by wszedł. I dosyć fajnie wygląda nawet do jeansów, do mogłoby do czarnej poszerzanej spódnicy, teraz są modne, albo do czarnych dzwonów, bo teraz są modne, z powrotem dzwony, tylko szerokie dosyć, fajnie by to wyglądało. Pozwólcie, że się tak je. Wody mineralnej. W tej bluzeczce się świetnie czułam. To była taka bluzeczka, mimo że ona tak niepozornie wygląda, ale to jest bluzeczka z lureksu, czyli taki ma taką złotą nitkę ma, czy srebrną, już pamiętam. Ma rozporeczki po bokach, taka tuniczka i do dżinsów całkiem spoko. Fajne te pasy, jednak na dół te pasy to jednak wydłużają, bo jak są w poprzek, to jednak poszerzają. A tutaj to tak fajnie ten efekt jest. Bardzo fajna bluzka, bardzo fajnie się w niej czuła z tym paseczkiem. No tutaj to się tak jakoś nieforemnie czułam, za wielka na mnie, za długie rękawy, ale tak to ogólnie kolorystycznie to fajnie. Fajnie mi było, tylko że tak jak mówię, to ta wielkość tej bluzki nie bardzo mi spasowała, więc tak się czułam trochę w niej, nie bardzo. I następna bluzeczka to taka bardziej tuniczka, taka ze skosu, o właśnie, jak ją zbiorę, zebrałam z tyłu, to tak troszeczkę efektu nabrała, formy, bo tak to była taka luźna, taki luźny worek, ale ogólnie tak dosyć ciekawa, na 48 rozmiar chyba. Następna bluzeczka, to taka fajna,
to jest taki jasny, bardzo fiolecik, taki jasny lila, fiołkowy, bardzo jasny, taki bardziej. Bardzo fajnie się czułam, mimo że to ona była troszeczkę obciśnięta, że mimo że tam mi troszeczkę widać było mój brzuch na przykład, ale fajnie się czułam w niej. Co tam dalej? Paseczki, bardzo fajne gwiazdki, paseczki. Do tych jeansów fajnie wygląda, ma troszeczkę za długa ta bluzka jest, to jest bluzka pimonkowa, nie ma rękawów, tylko ma takie przedłużone. Także fajnie się też czułam w tej bluzeczce, mimo wszystko. Gwiazdki robiły robotę. Fajnie się czułam, jak gwiazda. Także to bluzka granatowa w paski, więc. A tutaj są takie wzorki. Jak widać, taki wzór zupełnie tuszuje wszystko. Nic nie widać. Po prostu jest tak, że jest jak też kimonkowa bluzeczka, ale też fajnie tuszuje tutaj wszystko. Nic mi tu nie było widać, żadnych mankamentów. Ja jestem zdziwiona, bo ten wzór w ogóle całkowicie mi wszystko zakrył. Czułam się zupełnie inaczej. I co tu jeszcze mamy? I tutaj mamy następną bluzeczkę. Właściwie tuniczkę taką czarną. Ona jest taka z tutaj z pęknięciami na ramionach, tak jak w mojej bluzce tutaj. Fajnie. No ten pasek tu zrobił robotę, bo mi troszeczkę dał talię, więc troszeczkę inaczej wyglądałam. Dosyć fajnie się w tej bluzce czułam. To taka tkanina jakby plisowana. Zresztą o, jak w zbliżeniu będzie widać. Dosyć fajna bluzeczka. Następna bluzeczka to była taka... O właśnie, nie wiedziałam co z nią zrobić, bo bardzo szeroka jest. Ale dosyć fajnie wygląda, bo bardzo wydłuża nogi, z tym paskiem zwłaszcza, to fajnie to dosyć wygląda. Tam 46 rozmiar zrobiłam z tego względu, że to jest bawełna, więc ona się nie rozciąga. Ale taka dosyć ciekawa, rozpinana bluzeczka. Ta jest bardzo ładna bluzeczka, bo ona ma rękawki szyfonowe, poszerzane, takie ma rozporki od pach. A tutaj cała przód i tył jest dzianinowy, więc ona się bardzo fajnie układa na figurze. Taka dosyć fajna, bardzo dobrze się w niej czułam, bo ramiona miałam przykryte, ale mimo wszystko taka fajna. Do dżinsów świetnie wygląda, widzę. I w tej bluzce mi było bardzo fajnie. Bardzo dobrze się czułam. Następna bluzeczka to taka zwykły t-shirt. To jest taki wzór zebry na białym tle, takie jasno-fioletowe, lila wzorki kolorystycznie. I dosyć ciekawie wyglądałam, mimo że w bieli się czułam zawsze źle, ale tutaj całkiem nieźle to wygląda. Następna bluzeczka no to jest bez rękawów. Czarny taki, powiedzmy, bluzeczka bez rękawów, ale niestety moje ramiona się nie nadają, żeby eksponować, bo niestety tu mam troszeczkę jednak dużo. Jakiś malutki rękaweczek, to by było fajnie. Także z tym paskiem tak sobie zrobiłam, dlatego że ona taka dosyć długa była i jeszcze troszeczkę chyba nawet za duża była na mnie. Następna bluzeczka. To jest taka zwykły t-shirt czarny, fajnie się w niej czułam, mimo że dłuższy, mimo że to wcale mi nie uważam, że mi skrócił nogi. Ten napis swoją robotę robi, bo jest kolorowy, taki troszeczkę odznacza się. I tak inaczej to wyglądało zupełnie, jakby była cała czarna bluzka. Następną bluzeczkę mamy granatową. Przód i tył jest dzianinowy, a rękawki są bawełniane. Z bawełny się, która się nie rozciąga, takie tak zwane bufiaste rękawki ma. Dosyć ciekawa ta bluzka z tymi jeansami, pod kolor praktycznie, w tym samym kolorze. Fajnie się w niej czuła. Mimo że te rękawy były takie troszkę sztywnawe. No i tutaj mamy dalej czerwoną taką bluzeczkę, czerwony t-shirt z napisem tutaj z takich cekinków. Właściwie to są koraliki naklejane jakieś takie. Fajnie bardzo odwraca uwagę od figury ta czerwień, jak widzę, dosyć fajnie, także dobrze się w niej czułam w tej bluzce, bardzo dobrze, mimo że mnie tam troszkę opinała, właściwie to chyba na mnie idealny rozmiar,
czyli 46, tak jak noszę. Następna bluzeczka to taka w kolorze morelowym, jasna morela taka. Tutaj troszeczkę na mnie za długa, jak widać, ale fajnie się w niej czuła, mimo wszystko. Tak jakoś tak wiosennie, letnio, świeżo, ciepło, nie wiem jak to określić. Fajna bawełenka w dotyku, bardzo malutka. No i myślę, że tutaj fajnie to wygląda. I jeszcze mamy tą moją cekinową bluzeczkę na ramionczkach. Oczywiście moja ramiona nie do ekspozycji, ale ogólnie chciałam pokazać, jak na figurze wygląda ta bluzka. Także dosyć ciekawie, myślę. Te cekinki tutaj z przodu, naprawdę bardzo ładna jest ta bluzka. Ona jest podwójna z przodu i chyba z tyłu też, także taka fajna dosyć. No i chyba to tyle będzie w prezentacji moich bluzek. Także wydaje mi się, że jeżeli chcecie te bluzeczki sobie kupić, to możecie je kupić na Vinted i na Allegro lokalnie. Tam wszystkie moje bluzki są, tuniczki, sukieneczki i wiele innych rzeczy. Odsyłam Was tam do linku pod filmem. Także serdecznie zapraszam. Kończy się długi weekend, także już teraz będzie trzeba się wziąć do pracy, chociaż to zależy. Także serdecznie zapraszam do mojej szafy na Vinted. Oglądajcie rzeczy na Allegro lokalnie. Na Vinted tego nie widać, ale na Allegro lokalnie można sobie na przykład obniżyć ceny i to widać. Jest tam minus 12, minus 20, minus 10%, więc jest widać, ile jest cena obniżona. Także można sobie tam sprawdzić też. Myślę, że moja szafa jest bardzo różnorodna. Już naprawdę tych ciuchów jest tyle. Pierwszą moją myślą to było po prostu opróżnić szafy. Także serdecznie Was zapraszam do mojego sklepu. Sklep 24 okazje na Vinted i na Allegro lokalnie. Tam wszystko możecie kupić, to co tutaj prezentuję. No i oczywiście bądźcie wdzięczni. Dziękuję Wam za oglądanie, za dzisiaj, za to, że śledzicie moje filmy, że subskrybujecie. Także bardzo Wam dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna, że ktoś mnie ogląda i ktoś mnie polubił. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.